Ja muszę powiedzieć, że pierwszy szok to był szok dnia przedwczorajszego, a właściwie jeszcze on nieco wcześniej nastąpił, kiedy zobaczyliśmy, ile paczek do nas przyszło na wydział i ile projektów zostało złożonych. Bo nie ukrywam, że wszyscy niepokoiliśmy się tym, że termin był krótki, związany z końcem sesji, w związku z tym nie wiedzieliśmy, ile prac przyjdzie na konkurs, a konkurs to jest właściwie reguła obowiązująca wszędzie, że bardzo duża liczba prac gwarantuje to, że dyskusja staje się ciekawsza, bo jest szerszy spektrum prezentowanych poglądów i dużo więcej się dowiadujemy. Także pod tym względem ten konkurs przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, bo ponad 160 prac to jest bardzo dużo w realiach konkursu studenckiego, tak szybko zorganizowanego i tak szybko rozstrzygniętego. W pewnych kategoriach był ekstremalnie trudny, ponieważ jak wiadomo jury i uczestnicy to dwie grupy różniące się nieco wiekiem, oczekiwaniami, przyzwyczajeniami. W związku z tym trudno oszukiwać, że jurorzy nie wchodzili z jakimiś oczekiwaniami na salę. Ja oczywiście uważam, że jeżeli te oczekiwania zostały niespełnione i jeżeli zostaliśmy zaskoczeni, to tym lepiej w konkursie ideowym, ale tak właśnie było i dlatego w kategorii architektonicznej postanowiliśmy nie przyznawać głównej nagrody, bo nie widzieliśmy takiej pracy, która by zdecydowanie wyróżniała się na tle innych innowacyjnością. Wręcz mieliśmy nadpodaż innowacyjnego myślenia. Jury było zaskoczone, że właściwie brakuje takich propozycji osadzonych w bardziej, nie chcę powiedzieć, konwencjonalnej rzeczywistości, ale takich bardziej realistycznych, jeżeli chodzi o sposób podejścia. No i po namyśle postanowiliśmy wyróżnić większą liczbę prac w sposób równorzędny i nie wskazywać tej, którą uważalibyśmy za najlepszą w tej kategorii. Mnie zresztą w konkursie ideowym bardzo cieszy duża liczba prac wyróżnionych, bo to poszerza dyskusję, a tu o dyskusję głównie chodzi.